Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że każdy ze słuchających tych nauk już wywnioskował, że to co najważniejsze, co chciała też przekazać święta Katarzyna z Genui na temat dusz czyśćcowych, to nie wielość mąk, które przeżywają te dusze, ich trudne położenie pod tym względem, nawet nie też radość, której doświadczają, bo o tym zapominamy, ale co najważniejsze, to to, że te dusze są zgodne z wolą Bożą, podporządkowane całkowicie woli Bożej i chcą tylko, żeby się wola Boża spełniała. Właściwie to nic innego ich nie zajmuje, są bezwiedne, tylko chcą, żeby wola Boża się spełniała i stąd przyjmują z ochotą i chęcią te wyroki Boże, które mają się dokonać na nich, to oczyszczenie, to cierpienie w czyśćcu. W takim razie, ponieważ już dużo na ten temat mówiłem, nasuwa się pytanie, co z modlitwami za zmarłych? Jakie to ma znaczenie? No bo skoro dusze tam poddane są całkowicie woli Bożej, to tak naprawdę czy mają sens modlitwy? Przecież żadna dusza nie będzie prosić o nie, o te modlitwy, bo właściwie nie może o nie prosić, bo jest całkowicie podporządkowana pod wolę Bożą. Chce to, co Pan Bóg chce. A więc gdyby nawet taka dusza stanęła przed nami, to by ani o nic nie prosiła. Znaczy by prosiła o to, żeby się pełniła wola Boża. Po prostu gdyby miała coś powiedzieć w ogóle na ten temat. A właściwie to te dusze są tylko skoncentrowane na Panu Bogu przecież. A więc jakie znaczenie mają modlitwy, odpusty, czy to w ogóle wszystko przynosi jakąś korzyść, czy to ma sens? I tutaj przeczytam nieco dłuższy fragment z tych objawień świętej Katarzyny z Genui, ale warty jest przytoczenia, dlatego chcę go w całości tutaj przytoczyć. Posłuchajcie. Jeśli dusze w czyśćcu same mogłyby się oczyścić ze zmazy przez akt żalu doskonałego, w jednym momencie spłaciłyby dług za wszystkie winy. Tak szczery i miażdżący byłby ów akt wywołany jasnym widzeniem przeszkód, jakie nie pozwalają im złączyć się z Bogiem, celem ich i jedyną miłością. Czyli to oznacza, że gdyby te dusze miały taką możliwość, to jednym aktem takiego żalu by wszystko zmyły, bo już wiedzą, że jest Pan Bóg i że jest miłością i że ich bezgranicznie kocha. Tylko tak jak mówiłem to już wcześniej, co zaznaczała święta, te dusze nie mogą już takiego aktu uczynić, bo nie mogą już zasługiwać, nie mogą żadnego aktu skruchy uczynić. Tak jak śmierć ich zastała, tak stają przed Panem Bogiem, już nic więcej uczynić nie mogą. Dla siebie. Nic. I dlatego pisze święta, że te dusze, gdyby mogły, to by taki akt uczyniły, ale nie mogą. I co dalej pisze święta? Wiedz też dobrze, że z należności, jaką dusza ma spłacić, nie będzie darowane ani grosz. Tak postanowił Bóg, aby stało się zadość sprawiedliwości odwiecznej. I to doskonale jest zgodne z tym, co czytamy w Ewangelii, jak Pan Jezus opowiada przypowieść i mówi, że jeżeli twój brat ma przeciw tobie, to idź z nim się pojednaj, bo inaczej wtrąci cię on, pójdzie on do dozorcy, wtrąci cię do więzienia i tam będziesz musiał spłacić cały dług. Tam komentatorzy Pisma Świętego, ojcowie Pisma Świętego mówią, że to w tej przypowieści Pan Jezus mówi o czyśćcu. Że właśnie tam trzeba będzie spłacić cały dług. A więc jeżeli odejdziemy z długiem z tego świata,
to trzeba będzie go według sprawiedliwości Bożej spłacić. I oczywiście wiedzmy o tym, bo ktoś może powiedzieć, a gdzie tu miłosierdzie Boże? Ono jest właśnie wielkie, że nas w ogóle przyjmuje. Bo bez odkupienia Chrystusa w ogóle byśmy nie mieli przystępu do Pana Boga. To jest wszystko łaską, że w ogóle do Niego możemy się zbliżyć. A więc już pierwsze to, że przez chrzest stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi, Pan Bóg nas przyobleka łaską swoją i możemy się do Niego zwracać. To już jest wielka łaska, bo wcale to nie jest takie oczywiste, to się wcale nam nie należy, to jest z łaski Bożej wszystko. I później tak samo, przecież te nasze akty wszystkie by były niczym, gdyby nie odkupienie Chrystusa. Tutaj na ziemi żaden akt by nie miał znaczenia i sensu, nawet najlepszy i najdoskonalszy, nawet jałmużny, ofiary, posty i cokolwiek, dobre uczynki, gdyby nie ofiara Chrystusowa. I to zawsze pamiętajmy. I tak samo wszystko to z dobroci i mądrości Bożej, że jest czyściec i tam w ogóle możemy odpokutować te grzechy. Chrystus oczywiście spłacił za nas ten najważniejszy dług, ale to nie znaczy, że poszczególnych długów każda dusza nie będzie musiała spłacić. Tego się domaga sprawiedliwość Boża, bo gdyby było inaczej, to wiemy, jakby wyglądało życie na ziemi. Bez sprawiedliwości Bożej, gdyby było tylko miłosierdzie. Ale tu już nie będę w ten temat w tym momencie wchodził głębiej. Słuchajmy dalej. Co pisze święta Katarzyna? Dusze w czyśćcu nie posiadają własnej woli wyboru. Nie widzą ani pragną niczego innego, jak tylko spełnienia się woli Bożej. I o tym święta często przypomina, ja też w tych naukach często mówiłem. Nie posiadają własnej woli wyboru, bo są poddani całkowicie woli Bożej. I słuchamy dalej. Jeśli modlitwa wiernych na ziemi, odpusty czy najświętsze ofiary zanoszone w intencji zmarłych, skracają czas ich mąk, to jednak dusze samowolnie nie mogą zwrócić się ku tym aktom z uczuciem pożądania i chęcią ocenienia, lecz wszystko składają na sprawiedliwą wagę woli Bożej, Jemu pozostawiając podział dóbr duchowych, które wpłynęły. Z nich nieskończona dobroć spłaca sobie dług według słusznego upodobania. Poza wolą Bożą dusze nie mogą rozporządzać złożonymi za nie ofiarami. Inaczej byłyby to poniekąd akty samowolnego przywłaszczania, co zasłoniłoby im widzenie woli Bożej, a zarazem stałoby się karą iście piekielną. I kończy święta, cokolwiek i w jakiej mierze Bóg przeznaczył dla dusz, radość czy cierpienie, na wszystko pozostają niewzruszone, bez wszelkiej myśli o sobie. Tak dalece zgodne są z wolą Bożą i najzupełniej zadowolone z Jego świętych wyroków. Czyli zwróćmy uwagę, to nie jest tak, że odpusty, zamawiane msze święte, modlitwy nasze, cokolwiek, nie ma znaczenia, nie przynosi korzyści duszom zmarłych. Przynosi to korzyści i to wielkie. To wielu świętych o tym wspomina, pisze, wiele dusz to z woli Bożej, z rozkazu Bożego później objawiło się ludziom na ziemi, żeby podziękować za te dary, czy poprosić też o nie, ale tylko właśnie wtedy, kiedy Pan Bóg im na to pozwoli, właściwie to im rozkaże, bo one są zgodne, całkowicie zgadzają się z wolą Bożą. Jeżeli więc Pan Bóg nie udzieli zgody takiej duszy, ta dusza nie chce tego. Ona jest podporządkowana pod to, co Pan Bóg chce. A więc tak naprawdę to od nas zależy, jak
czy my, jeżeli my będziemy zanosić te modlitwy, przyjmować odpusty, to wszystko to, to wszystko rozdziela później Pan Bóg, te dobra. Te dobra, które cały Kościół, zasługi świętych, no wszystko, co święci też mogą wyjednać, ten cały skarbiec Pan Bóg w swojej mądrości udziela tym duszom. Ale te dusze nie zwracają się ku temu, nie proszą, nie błagają, bo byłoby to niedoskonałością, ponieważ zwróciłyby się ku sobie, chciałyby coś dla siebie. Pomyślałyby, ja chcę tyle mszy świętych, dusza by mogła powiedzieć, ja bym chciała, żeby była za mnie msza święta gregoriańska odprawiona. To by było niedoskonałością, bo dusza by pragnęła coś dla siebie, a ona pragnie tylko tego, co Pan Bóg chce. Mam nadzieję, że to rozumiemy na tyle, ile pojąć możemy to oczywiście. A więc zanośmy jak najbardziej modlitwy za zmarłych i możemy nawet za konkretnych zmarłych. Chociaż to do Pana Boga należy, czy tej duszy to udzieli, ale my prosimy. I też jesteśmy przecież poddani pod wolę Bożą. Przecież my nie rządzimy Panem Bogiem, nie rozkazujemy Mu. Tej duszy masz odpuścić, przyjąć ją już do nieba. Oczywiście są pewne przypisane łaski, na przykład msze święte gregoriańskie, tylko że też pamiętajmy, że to też nie działa z automatu. My też nie wiemy na przykład, czy osoba, za którą złożyliśmy tę ofiarę mszy świętych, czy ona jest w czyśćcu. Już samo to jest dla nas zakryte przecież. Ale ufamy, że tak jest. Skoro, jeżeli tak jest, ufamy, to zanosimy te modlitwy. I oczywiście jest przypisana taka łaska i najprawdopodobniej ta łaska będzie udzielona tej duszy. Ale i tak we wszystkim przecież jesteśmy podporządkowani pod wolę Bożą. Bo to, co Pan Bóg chce, jest najlepsze, najważniejsze, nie to, co my. Nigdy nie możemy o tym zapominać. To, co Pan Bóg chce, jest najlepsze. A więc módlmy się za te dusze, ale pamiętajmy, że one podporządkowane są pod wolę Bożą, a my się uczmy tego od tych dusz, żebyśmy my tak starali się być podporządkowani już tutaj na ziemi, pod wolę Bożą. Bo te dusze chcą tylko jednego, zjednoczyć się z Panem Bogiem. I to tak, jak Pan Bóg chce, w tym czasie, w którym Pan Bóg chce i tak, jak Pan Bóg chce, tak, jak On uzna w swojej opatrzności. Gdyby taka dusza, dopóki się nie oczyści całkowicie ze zmazy, nie może stanąć przed Panem Bogiem. Bo gdyby się zbliżyła do Pana Boga z najdrobniejszą zmazą, to wyrządziłoby jej takie cierpienie i taką krzywdę, straszniejszą od mąk czyśćcowych. A więc dusza, dopóki nie zostanie całkowicie oczyszczona, nie stanie przed Panem Bogiem, bo wie, że to będzie jeszcze większym dla niej cierpieniem. A więc dusza, mając na sobie chociaż najmniejszą plamę, wolałaby, gdyby to było oczywiście od niej zależne, ale tak teoretycznie, wolałaby zejść na dno piekła, żeby tam się oczyścić, niż stanąć w ten sposób przed świętym obliczem Bożym. My pojąć tego nie możemy, bo nie jesteśmy w stanie pojąć, jak święty, jak doskonały, jak czysty jest byt Pana Boga. Ale obyśmy kiedyś doświadczyli tego i zjednoczyli się z dobrym naszym kochającym Ojcem w Królestwie Niebieskim, bo przecież taki jest cel naszego życia. Amen. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Bóg zapłać za Wasze wsparcie, to dzięki Niemu nauki katolickie mogą się rozwijać. Dołącz do naszej listy mailingowej. Link do zapisu w opisie filmu. Napisz w komentarzu, jakie tematy filmów mamy poruszyć na naukach katolickich.